Tak złączę. No witam. Wiecie, co dzisiaj jest? 1 września jest dzisiaj. Co oznacza, że jutro idziemy do szkoły. Dokładnie tak. Idziemy jutro ogólnie do szkoły. Jest rozpoczęcie roku szkolnego i ja w to nie wierzę naprawdę, co to się dzieje, że jutro już jest rozpoczęcie roku. Zaczynamy nowy rok i zaczynamy trzecią klasę. W sensie ja zaczynam trzecią klasę liceum, w sensie nie liceum, tylko technikum. Także fajowo. W tym roku czekają mnie egzaminy, w sensie w następnym, ale w tym roku szkolnym czekają mnie egzaminy zawodowe. Także fajnie, let's go, kochani. Czy zdam? Zobaczymy. Będę się starała zdać. Zaczynamy tego vloga. Dobra, idę teraz ogólnie umyć twarz, zrobić skincare i wracam do was, kiedy to zrobię. I będziemy sprzątać szafę, w sensie szafki, tam ten regał. Wam pokażę, jak to tam wygląda, bo wygląda tragicznie, moi drodzy. If a motherfucker test me, I'ma make his neck bleed. All this whip be hefty, I say for my besties. Always right, no lefty. Oh, don't stress me, double OT, I need more sleep. So don't test me, I don't want things to get messy. Yeah, drop down and leave your ass empty. Yeah, like I just wanna hit delete. Come and test me, hit you with that smite. I'm inside the jungle, I said, yeah. Lil baby, I be buzzing, you want bumble, she want fuck, don't be coming at me. Skinny boy, you need beef, I wanna drop out of school, nobody be testing me. This not no quiz, motherfuckers acting silly, made me show 'em how it is. Chcę wam teraz pokazać ogólnie rzeczy, które chcę ubrać jutro do, na rozpoczęcie roku szkolnego. Boże, jak to śmiesznie w ogóle brzmi. Jutro wracamy do szkoły, jest rozpoczęcie, a wtorek idziemy normalnie do szkoły, to jest nienormalne. Dobra, zaglądamy tu i pokażę wam, co chcę ubrać. Wiem, że mi się to pewnie zmieni 100 razy, ale pokażę wam, co planuję. Otwieramy moją szafę, kochani. A, i właśnie, chcę wam pokazać, bo wczoraj potajemnie kupiłam taki topik biały, zwykły, bo nie miałam takiego topu. Miałam szary, miałam czarny, miałam nawet beżowy, a nie mam takiego zwykłego, po prostu białego, co jest w ogóle masakryczne. Także kupiłam go w Bershce za 30 zł. Także stwierdziłam, że no po prostu muszę. Więc jest taki topik i chcę go jutro właśnie ubrać na rozpoczęcie roku szkolnego. Więc będzie ten topik. Do tego chcę ubrać, kochani. Już wam pokazuję. Masakra, ja wszystko. Dzisiaj mi wszystko leci z rąk. Dzisiaj mi zawsze wszystko leci z rąk, ale chcę ubrać skórzane spodnie. Tak one się prezentują. Takie dzwoniaste trochę. One są z New Yorkera. Tak, chcę je ubrać. Do tego ten top. I uwaga, marynara. Ale nie jest to zwykła marynara, ponieważ jest to marynara skrócona. Pokazywałam ją w poprzednim vlogu, w sensie nie poprzednim vlogu, ale w majówkę, chyba tak. Więc tak ona się prezentuje, jest bardzo ładna. Jest oversize, bo to jest marynarka mojego taty, która po prostu została przerobiona. Hejka. Hejka, właśnie jem sobie teraz obiad, makaron z krewetkami. Mój tata mi robił, także tak, jest mega dobry. Ogólnie jest godzina, już wam pokazuję. 13:30. Byście ogólnie kiedyś się pytali, jak wygląda nagrywanie TikToków, to nie jest taka prosta sprawa, moi drodzy, nie. A mianowicie, kochani, tutaj mamy lampę. Tak, lampa, bardzo ważna sprawa, oświetla nam twarz. Dalej, tutaj mamy jeden monitor z białym tłem, żeby nam pięknie doświetliło twarz. Okej. Okay.
tutaj natomiast mamy czarne tło, tylko muszę je dać jeszcze na większy, żeby z tej strony był taki bardziej taka winieta, wiecie o co chodzi. Tak, i mamy tutaj piękne tło. Tutaj jest taki lekki połysk, tylko możemy sobie tym operować, ale my chcemy to gdzieś w ten sposób ustawić. Dobrze jest, dobrze. Teraz musimy sobie wybrać muzykę, kochani. To też nie jest taka łatwa rzecz. Tak, więc nagrywanie TikToków, moi drodzy, nie jest wcale łatwe. Trzeba się przebrać w bluzę. Ja wziąłem sobie tą z 2005. Jeszcze muszę zrobić ogólnie loki na jutro, bo trzeba jakoś wyglądać jutro. Raczej przydałoby się. Więc musimy sobie loki zrobić, żeby nie wyglądać jak debil. Żebyśmy chociaż trochę udawali, że przyszliśmy glow up. Więc tak. Dokładnie. Dokładnie tak, moi drodzy. Spać. Idę spać, bo już mnie już ogólnie w sensie słońce przegrzało. Nie przegrzało mnie słońce, ale... Dobra, sorry, odklejka leka, ale dobra. Nagrywam TikToki. I co ja wam mogę powiedzieć? No nic, no idę spać zaraz. Jest 22. Czy jeszcze nie śpię? Tak, jeszcze nie śpię. To już na godzinę. Powiedzmy, za godzinę jest robić. Dobra, idę spać. Dobra, wszystkim i tak. Cieszę, nie idę spać, ale zaraz pójdę spać. Co ja gadam? Nie wiem, co mam sobie gipsowałam. I sobie dobra, nie tak odkleję, okej? Przed szkołą, i zawsze przed szkołą nie odkleję, dlatego ja spaczę tu, a nie tam. W sensie, nie na was, tylko tu. No bo tu, nie mogę, muszę się na was patrzeć. To tak nieładnie, to tak nieładnie spaczę na mnie, nie na was. Nie wiem, co ja gadam, przepraszam. Idę spać już, coś jeszcze nie mam, a zaraz. Dzień dobry, witam was w poniedziałek. Dzisiaj mamy rozpoczęcie roku szkolnego. Yo, zobaczcie, tak się prezentuję. Ubrałam jednak garniturowe spodnie, tą białą bluzkę i teraz sobie zakładam jakąś biżuterię, żeby też trochę ładnie wyglądać. Także zaraz lecimy sobie i chyba założę sobie nie wiem, chyba założę sobie ten w ogóle jaki ja mam głos. Dobra, mam tu całą biżuterię. Nie wiem, chyba pójdę w ten Sotho i jeszcze jakiś na przykład z koniem. O, proszę bardzo. To może być git. Dobra, zakładamy. Gdzie jest jasno. Tu więc wziąłem tak, ten z Sotho i właśnie taki, który dostałam z praktyk właśnie od takiej pani. Mega, mega słodki. Z konikiem srebrnym, bo ja kocham srebro. I tutaj mam właśnie ten z Sotho z tą kokardką, który został właśnie ze współpracy, także mega się cieszę i mega ładnie i noszę go, także to jest znak, okej? Więc tak, tak się prezentuję tutaj jeszcze. Na to leci jakaś marynarka, żeby wiecie, ładnie wyglądało. Do tego jakaś torba, nie wiem czy wezmę tą z Kelvina, czy tą taką, wiecie, zwykłą, malutką, podręczną, ale chyba tą małą podręczną. Do tego białe buty, no i co? I lecimy na rozpoczęcie roku szkolnego, moi drodzy, masakra. Yo, kochani, teraz chcę wam pokazać, takie back to school zrobić właśnie z rzeczami do szkoły, jakie ja będę miała rzeczy, co będę miała do tej szkoły, pokazać wam te zeszyty, które właśnie dzisiaj kupiliśmy i pokazać wam też fajne rzeczy inne, które również będę stosowała do szkoły. Okej, okay, a więc ogólnie zacznijmy sobie od takiej rzeczy chyba najważniejszej, w sensie poza zeszytami, mianowicie o plecak. Ja w poprzednim roku miałam plecak z Adidasa, który troszeczkę już ucierpiał swoje rzeczy, ponieważ miałam go i w pierwszej, i w drugiej klasie i on się naprawdę dobrze trzymał, ale później barwnik się wysypał i został cały żółty. Tak, dodatkowo te paski już są w opłakanym stanie i on cały jest w opłakanym stanie, także po prostu no zakupiłam nowy plecak, również z Adidasa, ale jakby inny model. Tak się prezentuje, moi drodzy.
zwykły, klasik, czarny plecak. Nie zaczniemy sobie od dużych zeszytów, bo dużych zeszytów mam na parę przedmiotów takich najważniejszych. Mamy pierwszy, klasik, zwykły, czarny zeszyt. Były tanie, ok, więc to się liczy. To się liczy, moi drodzy. Dalej mamy taki zwykły, szary, też zwykły, więc tak. Dalej mamy już takie ładniejsze, moi drodzy, proszę. Paris, France, tutaj, proszę bardzo, bardzo ładny, bardzo mi się podoba ten. Dalej mamy taki zeszyt, też przepiękny, i to jest wszystko A4 i ile? 60 kartek? Chyba tak. I dalej mamy taki, również bardzo mi się podoba. To tyle z takich dużych zeszytów A4. Teraz wam będę pokazywać te malutkie zeszyty, które również są przepiękne. Dobra, błagam, powiedzcie, że nie tylko ja mam coś takiego, że ja muszę mieć ładne zeszyty do szkoły, bo wiecie, jak ja otwieram taki brzydki zeszyt, to jeszcze bardziej się zniechęcam do uczenia się. Po prostu muszę mieć ładny zeszyt, ok? Żeby bardziej się zmotywować do nauki, wiadomo. W ładniejszym zeszycie lepiej się uczy. Dobra, już nie gadam. Pierwszy zeszyt mamy taki i to jest notebook. Tak się prezentuje, bardzo ładny. Wszystkie są bardzo ładne, bo ja wybierałam. Dobra, dalej mamy taki i co to w ogóle jest? To jest puff. Dalej mamy taki zeszyt i to jest interdruk i tu jest bardzo ładny taki śpiący księżyc. Przepiękny jest. Powiewa, kochani. No jest przepiękny, Jezu, jest prześliczny, cudowny. Dalej, bo już się troszeczkę rozgadałam nad zeszytami. Dalej mamy taki zwykły, ja już go miałam, to jest też z interdruka. Dalej mamy również z interdruka. Proszę bardzo, teraz będziemy mieć tą kolekcję całą jakby. Dalej mamy taki, to jest w ogóle 96 kartek, o Jezu, dobra. Ja nawet nie patrzałam, ile kartek biorę, wiecie? 60. Mamy taki. Kolejny. Tutaj też powiewa, moi drodzy. Zobaczcie, jakie one są prześliczne, te kolory, Jezu. I są te kartki grube. Naprawdę, Jezu, prześliczne są. Mamy taki kolejny zeszyt. Daję je tutaj. Kolejny. Standardowo, z koniem. Dalej mamy coś takiego. Dalej mamy coś takiego. Bardzo ładne. Są naprawdę prześliczne. Dalej mamy coś takiego. Kolejny. Coś takiego. Dalej i ostatni już. Mamy coś takiego. To są te zeszyty, które mam. I teraz przechodzimy do rzeczy typu pisaki, mazaki, Cyrela Morele, różne inne pierdoły. Kto chodzi do szkoły, wie, że bez mazaków stabilo nie będzie roku szkolnego. Ja mam, tylko gdzieś skupiłam zielony kolor. No cóż, nie wiem, dobra. Mam jeszcze ogólnie takie małe i te małe są z Granda, one nie są ze Stabilo. Są takie malutkie i tu mam akurat zielone, więc jest dobrze. Ale mam też te z Stabilo w tych pastelowych odcieniach, standardowo. I plus jeszcze dwa jakieś takie niebieski i różowy. Więc to mi wystarczy, żeby do robienia jakichś notatek czy coś. I teraz, kochani, największa polecajka, tylko błagam, proszę was, nie wykupcie mi tego. Nie wykupcie mi ich, bo to są najlepsze długopisy, jakimi ja pisałam, naprawdę, przysięgam wam. Są one dostępne w Dealsie za 10 zł jest paczka chyba 30, jak nie 40 pisaków, które są po prostu kolor czarny, bo ja piszę zazwyczaj czarnymi. O Jezu, moi drodzy. Tak one się prezentują ogólnie. One są w takiej całej paczce. Ja wam tej paczki nie pokażę, bo już ją wrzuciłam i jej nie mam. Ale one są dostępne bliżej. To będzie taka wielka paczka po prostu długopisów czarnych i niebieskich, tak. Ja tymi niebieskimi też czasami piszę, ale bardziej w takich, wiecie, brudnopisach, na kartkówkach itp. W zeszycie jednak preferuję czarny kolor, bo ja notatki, te sprawy, wiecie, bardzo ładny wygląd notatek, wiadomo. Jeżeli w ogóle chcecie jakiś taki właśnie, wiecie, back to school, nie wiem,
pomysły na jakieś notatki, jak robię swoje notatki w tablecie, bo też będę miała właśnie tablet do notatek, ponieważ teraz chcę się w tym roku przygotować, bo mam egzaminy zawodowe. Wracając, długopisy 10 zł, cała paczka, serio polecam wam. One starczają na mega długo i piszą, czarny pisze czarnym, a nie... Jezu. Czarny pisze czarnym, a nie jakimś szarym, czy po prostu zacina, przerywa i w ogóle nie, on po prostu jest tak żelowy, że jest aż za żelowy. Hejka, wiecie co oznacza to miejsce, ten kadr i godzina 6? Idziemy do szkoły. Dam wam znać po szkole, jak było, co się działo i w ogóle czy są jakieś nowości, jakieś zmiany i w ogóle wszystko. Ja się muszę teraz iść ogarniać, jeszcze muszę skincare zrobić, ogarnąć się, ubrać się, co będzie ciężkie, bo wiecie, że ja zazwyczaj się ubieram długo. Musimy... i w sumie tyle. A, jeszcze chcę nagrać TikToki, więc muszę się spieszyć. Dobra, ja się ogólnie już ogarnęłam, w sensie twarz umyłam i się zrobiłam, w sensie z perfumem w ogóle. Uwaga, przyszły mi wczoraj, w sensie moja mama mi przywiozła spodnie z Adidasa. Zaraz wam pokażę, jak one wyglądają. Wyglądają one w ten sposób. Z przodu, z tyłu zwykłe. Są mega, mega śliczne i dzisiaj je ubierzemy i jakoś się wystylizujemy. Jestem już ogarnięta i ubrałam te spodnie, ubrałam do tego biały t-shirt zwykły po prostu i do tego oczywiście łańcuch, bo pasuje do takiego stylu. Trochę taki właśnie styl streetwearowy. I biorę oczywiście do szkoły, bo teraz już szykuję do szkoły. Biorę tą butelkę od Vilgaina. Ogólnie ona jest cudowna, bo ona ma litr, czyli teoretycznie powinnam takie dwie butle wypić i jeszcze pół i będę miała uzupełnione maksimum wody, także mega fajnie. I tak jak mówię, ona jest z Vilgain i z moim kodem Natalka10 macie minus 10% rabatu właśnie na stronce Vilgain, także mega was zachęcam właśnie do zakupu. Co dzisiaj robimy? Nie wiem, idziemy do szkoły i później przychodzimy i zobaczymy. Pokażę wam teraz mój outfit. Outfitczyk. One się ogólnie prezentują, te spodnie są mega super i tak się cieszę, że je mam. Już się zbieram powoli, ładuję jeszcze do końca telefon, bo zawsze rano go ładuję. Pakuję Vilgaina, pakuję mój plecak, który też jest Adidasa, więc idealnie będzie mi pasować. I lecimy do szkoły, proszę państwa. Zobaczcie, jakie spodnie znalazłam za, uwaga, 74 zł w New Yorkerze. Zobaczcie, takie dzwony, ogólnie z bawełny, z tu podwijanym i Jezus, są prześliczne, zobaczcie. Nie jestem w przymierzalni i teraz wziąłam te spodnie zobaczyć. Zobaczcie, są prześliczne. Do tego wziąłam jeszcze, zobaczycie, taki przepiękny... Nie wiem nawet, co to jest, sweterek, który się zakłada jakby na top i on jest, Jezu, też jest przepiękny. I do tego wzięłam jeszcze taki topik, w sensie sweterek. Mega ładny, ale zobaczymy, czy nie będzie za krótki. Zaraz sobie też zerkniemy i on też jest po 74 zł, ten jest za 64 zł, a tamte spodnie też są za 70. I tu wzięłam jeszcze taką bluzę różową z napisem Paranoid i z tyłu też ma taki wielki napis Paranoid. Zaraz wszystko przymierzam i pokażę wam.
dobra, tak się u mnie prezentuje ta bluza, zobaczcie. Ja ją sobie trochę podwinam i to jest, że jest miar M. I zobaczcie, ona ma tu z przodu taki napis Paranoid, właśnie taki srebrny, z kryształków, a z tyłu... Nie wiem, czy wy widzicie, ale z tyłu ma taki wielki napis właśnie. Jest mega śliczna. Dobra, dalej mamy ten sweterek i ten sweterek jest naprawdę przepiękny, prześliczny jest. Natomiast to po prostu jest za krótki. No ja do szkoły takiego nie mogę mieć, więc no niestety nie mogę nic kupić, ale jest przepiękny po prostu. Dobra, teraz nałożyłam na ten sweterek. Oczywiście nie pod takie sweterki, bo jest po prostu gładkie. Ale ten sweter i zobaczcie, to jest taka jakby nakładka, no nie? Ale jak to wygląda, zobaczcie. No, to jest boskie, naprawdę mega ładne, w ogóle mega ładny kolor i widzę to w jakimś paryskim outfitie. Ogólnie już wróciłam ze sklepu, wykąpałam się i jest godzina aktualnie, czekajcie, jest aktualnie godzina 20:20 i ja teraz będę się pakować do szkoły, będę wybierać te wszystkie zeszyty, bo to jest najtrudniejsze. Hejka, witam was w kolejnym dniu szkoły, dzisiaj mamy środę. Zaczynam ogólnie historią z jakimś nowym panem. Zobaczymy, co to będzie. Aktualnie jest godzina około 7. Dokładnie tak. I pokażę wam mój outfit, ponieważ już się ubrałam i zaraz będę dla was nagrywać TikToki. Tak się prezentuje outfit. Zakładam jeszcze buty oczywiście. I nie wiem, które wziąć. No dzień dobry kochani, ogólnie dzisiaj mamy środę, nie wiem czy wam rano się do was odzywam czy nie, już nie pamiętam. Jechałam już ze szkoły i kochani, tam są moje rzeczy, które mi przyszły. Mega, mega, mega się cieszę, ponieważ kochani, przyszła mi już paczuszka z Sotho i przyszła mi tam bluza. Także teraz zrobimy sobie wielki opening. Ja się tak cieszę po prostu i na to, i na to. I jeszcze w ogóle dzisiaj zamówiłam Vilgaina właśnie co miesięczną taką paczuszkę i też tam jest bluza i mega się cieszę po prostu. Jezus, naprawdę mega, mega, mega się cieszę. Także lecimy, otwieramy sobie paczuszki i wam pokażę. Zobaczcie, przyszła mi bluza i nie wiem czy wy widzicie, bo nie wiem czy to w kamerze widać, ale kochani, wiecie co tu piszę? Dab. A wiecie co jest z tyłu? Nacieszmy się tą chwilą. Jezu, ja się tak po prostu mega cieszę na tą bluzę. Jestem po prostu... Naprawdę, emocje muszą ze mnie opaść. Kochani, Jezu, ona jest naprawdę prześliczna. Ogólnie otwórzmy sobie ją, przymierzmy sobie ją. Ja już oczywiście ją miałam na sobie, wiadomo. Jezu. Się czuję, jakbym po prostu ubierała nie wiem co, ale naprawdę, Jezu, prześliczna. Jezu. Dobra, ona się tak prezentuje. Zaraz wam ją pokażę ogólnie z tak dalsza. Ale chcę, żebyście zauważyli, że ona tu ma jakby takie rękawy podszyte do środka, więc po prostu czujecie się w niej jak w takiej bombce, ale tak dosłownie. Jest prześliczna. Ja wzięłam ogólnie ten kolor, ten taki sprany czarny kolor i zaraz wam pokażę, jak ona wygląda tak jakby... No. O Jezus, nie! Ona jest przepiękna, naprawdę. Ona jest przecudowna. Zobaczcie, zobaczcie, jak ona jest oversize. I uwaga, tył, bo to jest najważniejsze. Proszę państwa. Nie no, zobaczcie, jest ona jest...
Jeszcze mi się to podoba właśnie, bo Relap też ma właśnie taki tutaj kaptur, że on jest troszeczkę podciągnięty jeszcze do góry. Jezu, wygląda prześlicznie, naprawdę. Teraz sobie otworzymy paczuszkę od Sotho. Jak widzicie, ja dzisiaj właśnie miałam już ten naszyjnik od Sotho. Tak jak wczoraj wam pokazywałam, że miałam po prostu inny outfit, w którym po prostu takie delikatne naszyjniki po prostu no nie pasują. Tak, jak noszę takie właśnie, wiecie, bardziej that girl outfity, takie clean, no to właśnie zawsze go ubieram. I bardzo, bardzo mi brakowało takiego długiego naszyjnika, takiego, wiecie, który przełamuje jakby to wszystko. No i właśnie paczuszka od Sotho mi po prostu idealnie w tym pomogła i tak się cieszę, naprawdę. Otwieramy, kochani. Jezu, się tak cieszę, naprawdę. Mamy znowu przepiękne pudełeczko, zobaczcie, prześliczne. I już jedno jest u mnie, ponieważ bardzo pasuje mi do pokoju, jako taki, wiecie, taki dodatek i w ogóle. Jezu, 5% mam, dobra. Otwórzmy sobie, zobaczcie jeszcze raz, tak prześlicznie wygląda. Tak się prezentuje. Uwaga, teraz moja reakcja. Jest prześliczny. Jezu, jest przepiękny i w ogóle te kamienie tam na stronce widziałam, że mają jakieś znaczenie. Jestem mega ciekawa, co to oznacza, bo czytałam o tym, ale właśnie nie wiem, czy to jest ten, ale to jest chyba ten, że to jest ogólnie kamień, który przyswaja wiedzę, czyli po prostu... Wiecie, jak się go nosi, jak się go ma, to po prostu bardziej się przyswaja wiedzę, chce się nabyć nowych umiejętności i się poszerza zakres tej wiedzy i to jest mega fajne, bo akurat się zaczęła szkoła, więc to jest idealny czas. Zobaczcie jeszcze raz, tak prześlicznie wygląda. No, jest przepiękny. Jeszcze wam tak tu chcę właśnie pokazać go, wy już go widzieliście, ale zobaczcie, jak to się pięknie łączy z tą.